na pewno pozostaje wiele do życzenia, ale to też jest wynik tego, że przez cały tydzień trenowaliśmy w mniejszej sali, trochę było ślisko i to nasze trenowanie wyglądało tak, że no, ciężko było dzisiaj zaskoczyć. Dobrze, że zaskoczyliśmy w pewnym momencie. W tym ataku pozycyjnym no, troszeczkę za dużo chaosu było. Jeszcze ćwiczyliśmy pewne zagrywki, które miały dzisiaj przynosić efekt. No, niestety zawodnicy czasami zbyt szybko wybierają się z rzutem. Nie jesteśmy konsekwentni, cierpliwi i to potem przynosi złe efekty. No, ale cieszy fakt, że potrafili podnieść się. Był moment taki, że naprawdę odskoczyliśmy. No, dzięki też karze podwójnej Wybrzeża na pewno nam to trochę pomogło, ale do obrony można nie mieć zastrzeżeń większych, z kolei do ataku na pewno tak, bo dużo z tych bramek, które straciliśmy po ataku szybkim wyprowadzonym przez zespół Wybrzeża, dlatego pretensje do ataku za obronę myślę, że słowa pochwały, plus Rafał w bramce w końcówce kilka miał interwencji takich, które powinny być przez cały mecz, no dzisiaj trochę słabiej było, ale na pewno 22 bramki stracone to nie jest dużo. Ej, spokojnie! No dalej po szkołach trenujemy, niestety jeszcze ten drugi tydzień jest taki ciężki, no ale mam nadzieję, że się zmobilizujemy i gdzieś tam pokażemy, że potrafimy grać dużo lepszą piłkę niż dzisiaj pokazaliśmy. Ja myślę, że trener Szafrańc oglądał wszystkie nasze mecze w tym sezonie, bo wszystkie mecze grają po nas i po każdym meczu dostarczamy w miarę możliwości relacje z naszego spotkania, ale zawsze jest coś do podpatrzenia. Myślę, że ten mecz dzisiejszy za dużo wniosków nie nasunie trenerowi Szafrańcowi, bo myślę, że tutaj ta nasza gra była bardzo chaotyczna dzisiaj i zbyt wiele nie pójdzie na pewno z niej wyciągnąć. Chociaż na pewno kilka akcji było składnych, brakuje nam dalej prawego skrzydła. No Wiktor Kubała tyle, ile mógł, dał tam na tym skrzydle. Dobrą sytuację wypracowaną miał Hubert. No niestety się pomylił, no szkoda, bo gdzieś tam jak to prawe skrzydło zacznie funkcjonować normalnie, to będzie na pewno dużo lepiej. A 10-5 do 20 punktów. Takim wynikiem drużyna ASSL Dobry Chłopów wygrała.